Cześć, z tej strony Farel i witam w kolejnym odcinku z gry Fortnite na moim kanale. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku pokażę wam, jakie zajdą zmiany na mapie wraz z jutrzejszą aktualizacją 4.5. Jeżeli podobałem ci moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dodatkowo zapraszam cię do mojego Instagrama i Snapchata. Dzięki ci bardzo. Tu Epic's Buddy przed chwilą na swoim Twitterze udostępnili wycieki nowej mapy, która jutro się pojawi wraz z aktualizacją 4.5. Ja osobiście zaobserwowałem na tej mapie 3 znaczące zmiany. Pierwsza zmiana dotyczy wypasionej wyrwy. Jak widzimy, wypasiona wyrwa znacznie obrosła w zieleń i pojawił się taki mały autobus koło tego całego laboratorium. Z pewnością jest to ciężarówka bądź też autobus ze skokoskałkami, które w te miejsce zwożą, jak wiemy, superbohaterowie czy tam sługusy całego Omena Omegi. Kolejną zmianą na mapie, którą zaobserwowałem, jest kryjówka samego właśnie Omena. Jak widzimy w wersji 4.4, na górze wystaje czubek rakiety, zaś w aktualizacji 4.5 już tego czubka rakiety nie widać, czyli rakieta prawdopodobnie wystartowała. Teraz na swoich ekranach macie całościową mapę, jak będzie wyglądała podczas aktualizacji 4.5 i widzimy, że mokre moczary mają się dobrze i nic im nie jest, czyli rakieta z pewnością w tamtym kierunku w ogóle się nie wybiera. Trzecia zmiana, którą zaobserwowałem na mapie, jest na wykrzywionych wieżach. Jak widzimy, krater po uderzeniu meteorytu został zasypany i w tym miejscu pojawił się nowy budynek. Jestem mega ciekawy, jak ten budynek będzie wyglądał, ile będzie ma pięter, czy będzie jeszcze wyższy niż poprzednie. Co wy o tym wszystkim sądzicie, moi drodzy, napiszcie w komentarzu. Jutro z pewnością o godzinie 12 wszystkiego się dowiemy, bo gdzieś około tej godziny serwery powinny być już offline po całej aktualizacji. Moi drodzy, to było na tyle ze świata Fortnite. Teraz zapraszam was na live'a, który odbędzie się za jakieś pół godziny o godzinie 20. Trzymajcie się, cześć! Aha, zapomniałem, subskrybujcie kanał.